artystów weteranów scen polskich w Skolimowie spędziłam kilka intensywnych tygodni. Wszystko po to, by pokazać Wam to wyjątkowe, wręcz magiczne miejsce, a także mieszkańców tego domu. Dzięki naszym kamerom poznacie ich historię, opowiedzą Wam o swoim życiu, tym prywatnym oraz tym zawodowym. Dzisiaj pojawiłam się tutaj po to, by wspólnie z mieszkańcami obejrzeć pierwszy odcinek programu Gwiazdy w Skolimowie. Jestem ciekawa, jak im się spodoba. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się dzisiaj tutaj w tak licznym gronie. Z większością z Państwa się już znam, ale dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Monika Tumińska i prowadzę tutaj z Państwem rozmowy. I dzięki temu możecie Państwo dzisiaj obejrzeć pierwszy odcinek programu Gwiazdy w Skolimowie, którego główną bohaterką jest pani Rysia. Tak, chciałam przede wszystkim pani Monice bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za pomysł, w ogóle taki pomysł, żeby sprzedać nareszcie na zewnątrz nasz dom. Bardzo mi się podobał, bardzo. A w ogóle nasz budynek w tych parku, w tej zieleni, tak pięknie. Proszę pani, uważam, że bardzo dobre, wszystko świetnie. Bardzo ta pani Rysia, która tutaj jest takim jakby społecznym działaczem miejscowym, świetnie to prowadziła, co zna tu wiele rzeczy, których mówiła także. Obejrzałam dzisiaj pierwszy odcinek z cyklu Artyści w Domu Artystów Weteranów. Jestem bardzo wzruszona, a jednocześnie bardzo szczęśliwa. To było coś wspaniałego. Wspominaliśmy ludzi, których już nie ma, wielkich artystów. Pokazaliśmy nasz dom. Coraz więcej osób zgłosiło się, że też chcą być nagrani, chcą powiedzieć o swojej pracy artystycznej, o swoim pobycie tu u nas. My jesteśmy jedną wielką rodziną. Niekoniecznie się kochamy, ale się bardzo lubimy. I ten odcinek nas tak przybliżył do siebie. Bardzo dziękujemy. Z całego serca dziękujemy pani Monice. Tańczyć nie mogę, ale co mogę, to zrobić wielki gest dla pani talentu. I wzruszyłam się, bo jak pani pokazywała osoby, które tu były i odeszły, to w zasadzie doszłam do wniosku, że no, moich tych osób, z którymi się przyjaźniłam, którzy byli jak ja przyszłam, już nie ma, a ja żyję i żyję. Chyba już teraz pora na mnie. No i nie. Absolutnie, ja się nie zgadzam. Będzie pani ale żyła, dziękuję, jeszcze życzę panu, pani 200 lat. Nie chcę tyle. Niech mi pani powie, pani Marysiu, ile pani tutaj mieszka lat? Już będzie 12. Pani Marysiu, czy pani zechce nam pokazać swoje zdjęcie z lat młodości? Mam tu ładne. Jako reżyser, scenarzysta, który takich programów też zrobił sporo, mogę powiedzieć i pogratulować pani, że od strony formalnej wszystko jest ok. Mówi się tak, jak się chce mieć dzieło sztuki, to trzeba zaangażować artystę. No i zaangażowano panią. Jej, jak miłe słowa, dziękuję bardzo. Z pana ust to w ogóle niesamowity komplement. Jak pan to robi, że pan tak świetnie wygląda, mając prawie setkę? Proszę pani, to śmieszne to będzie. Trzeba być ciągle zakochanym. Czy pani wie, że ja jeszcze dzisiaj mam muzę w Płocku, nie tutaj, z którą koresponduję i która dla mnie odgrywa dużą rolę w ogóle. Ja słyszę, że pan ma tak wiele do opowiedzenia, że z pewnością musimy zrobić oddzielny odcinek, do którego pana serdecznie dzisiaj zapraszam. Pani, byłbym wdzięczny i jestem gotów to zrobić. Drodzy państwo, pan Jan z pewnością będzie gościem jednego z odcinków, więc zachęcamy do oglądania. Zachęcamy? Tak, tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja również dziękuję. Mogę panią uściskać na koniec? Oj, moja kochana śliczna moja.